Kontynuujemy temat II wojny światowej. Omówiliśmy już wszystko do powstania warszawskiego na wschodzie. Teraz czas na omówienie wydarzeń na zachodzie po ataku Niemiec na Związek Radziecki. Po tym jak alianci wygrali w Afryce, zaś Anglia została obroniona, głównie dlatego, że Hitler jednocześnie prowadził wojnę ze Związkiem Radzieckim i walka z dwoma gigantami na dwóch frontach była samobójstwem. Alianci postanowili zacząć przejmować Europę. Pierwsze uderzenie padło na Włochy. 10 lipca 1943 roku doszło do desantu morskiego Amerykanów i Brytyjczyków na Sycylii. Obrona była słaba, a jedyni żołnierze, którzy stawili faktyczny opór, to żołnierze niemieccy. Już 22 lipca padło Palermo, a 17 sierpnia cała Sycylia była w rękach aliantów. Mussolini, dyktator Włoch, miał poważny problem, ponieważ wraz z inwazją aliantów narastało niezadowolenie w kraju. Wybuchały protesty, strajki i pojawiała się silna opozycja. 19 lipca 1943 roku doszło do konferencji w Feltre, na której spotkał się Hitler i Mussolini. Włoch bezskutecznie ubiegał się o zwiększenie pomocy militarnej. Jeszcze tego samego dnia król Włoch pozbawił Mussoliniego stanowiska premiera i umieścił na to miejsce swojego kandydata. Nowy rząd oficjalnie ogłosił podtrzymanie sojuszu z Niemcami, a potajemnie rozpoczął rozmowy z aliantami. W rozmowach pomagał Watykan. W końcu udało się uzyskać porozumienie, zawarto je 3 września 1943 roku. Tymczasem wojska alianckie wylądowały na Półwyspie Apenijskim. Kiedy Niemcy dowiedzieli się, że nowy rząd włoski skapitulował, postanowili przejąć całe państwo, zaś wszystkich żołnierzy włoskich poza terytorium Włoch wziąć do niewoli. W tym czasie Benito Mussolini, pozbawiony władzy, przebywał w miejscu odosobnienia na górze Gran Sasso. 12 września 1943 roku Niemcy przeprowadzili tam bardzo odważną akcję, w której 70 komandosów pod dowództwem Kurta Studenta wdarło się do hotelu w ośrodku narciarskim i uwolniło ukrywanego wodza. Miejsce jego pobytu ustalił niemiecki wywiad. Mussolini, pod patronatem Niemiec, stanął na czele nowego państwa na północy Włoch, Włoskiej Republiki Socjalnej. Lecz jego władza była tylko teoretyczna, za sznurki pociągał oczywiście Hitler. 29 września, proaliancki rząd włoski, powiedzmy, że to ten południowy rząd, podpisał akt kapitulacji, zaś 13 października. Król Wiktor Emanuel III wypowiedział wojnę Niemcom i Japonii. Granica faszystowskich Włoch północnych z alianckimi Włochami południowymi przebiegała na linii Gustawa, czyli w miejscu, gdzie umiejscowiony był front. Istotną informacją jest, że Rzym pozostawał w rękach nazistów. Nowej na linii znajdowały się silne umocnienia niemieckie, których nie dało się przełamać, ale do czasu. 1944 rok. To czas, w którym doszło tam do czterech bitw, które nazywa się dziś bitwą o Monte Cassino. Do ataku na niemieckie pozycje pod Monte Cassino ruszyli 17 stycznia 1944 roku włoscy ochotnicy wspierani przez alianckich sojuszników. Podczas pierwszego ataku na Monte Cassino pierwsza samodzielna kompania komandosów pod dowództwem majora Władysława Smrokowskiego i 56. Dywizja Piechoty Brytyjskiej zdobyły Jedno Wzgórz. Sąsiednie wzgórze zdobyli Royal Marines. W tym czasie komandosi aliancy uderzyli od tyłu. 22 stycznia nadeszło frontalne uderzenie przeprowadzone przez 36. Teksańską Dywizję Piechoty. Zakładano, że jeśli uda się wbić w głąb niemieckich umocnienie na 4 km, będzie już szansa na udrożnienie drogi do Rzymu. Niestety warunki były tam bardzo ciężkie, częste zmiany terenu, rzeki o bardzo silnym nurcie oraz zaminowane pola. Doprowadziło to do przerwania szturmu. Warto wspomnieć o 9. Kompanii 4 Regimentu Tunezyjskiego, która ruszyła do ataku na bagnety. Z półtora tysiąca żołnierzy wróciło do bazy tylko trzech podoficerów i piętnastu żołnierzy. Brytyjczycy próbowali zdobyć stare koszary z okresu I wojny światowej. Wydawały się one łatwym celem, ale okazało się, że Niemcy również te miejsca zaminowali. W połowie listopada 1943 roku Hitler wydał rozkaz, aby włączyć tak zwane wzgórze klasztorne na którym mieścił się klasztor w system obronny. Problem był taki, że wewnątrz cały czas byli zakonnicy. Alianci zobowiązali się nie niszczyć obiektów zabytkowych i sakralnych. Mimo to klasztor uszkodzony został przypadkiem. Na mur spadła aliancka bomba. Cztery dni po tym zdarzeniu Niemcy alianci wspólnymi siłami wywieźli wszystkie wartościowe kulturowo rzeczy do Rzymu, aby uchronić je przed zniszczeniem. Na wszystko wyraził zgodę tamtejszy biskup, który był szczęśliwy z faktu, że przed podjęciem walk żołnierze obu stron chcą najpierw uchronić zabytki. W styczniu 1944 roku doszło do dość niecodziennego zdarzenia. Nowozelandzki generał Bernard Freiberg miał paść ofiarą niemieckiego snajpera, który znajdował się w oknie klasztoru. Błysk celownika dostrzegł jednak starszy sierżant Antoni Kobyłecki z 11. Dywizjonu Kompanii Zaopatrzeniowej i osłonił generała własnym ciałem. Został za to odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militarii 5. Klasy. 14 lutego na klasztor. Zostały zrzucone ulotki kierowane do pozostałych w nim cywili, mówiące, że niestety działania będą skierowane w zabytkowy budynek i aby jak najszybciej opuścić ten teren. Do bombardowania doszło, lecz wielu dowódców uznało tę decyzję jako wyraz barbarzyństwa i głupoty. Nie dość, że absolutnie nic to aliantom nie dało, to jeszcze został zniszczony zabytkowy budynek sakralny. Po tym doszło do dwóch kolejnych natarć. 15 lutego 1944 roku druga Dywizja Nowozelandzka zaatakowała stację kolejową przy wsparciu artylerii. Niestety padające deszcze zamieniły pole bitwy w trzęsawisko. Kiedy okazało się, że nowozelandczycy mają problem, dołączył do nich 28. Batalion Maorysów. Niemców udało się pokonać. 15 marca 1944 roku doszło do trzeciego natarcia wojsk alianckich. 575 bombowców zbombardowało okoliczne miasta i pozycje niemieckie. Następnie do ataku ruszyli Brytyjczycy i Górkowie. Górkowie to jeden z ludów zamieszkujących Nepal. Choć wydawało się, że pokonanie Niemców po bombardowaniu to tylko formalność, to niestety Niemcy atak odparli. Wtedy zanotowano wyjątkową brutalność brytyjskich batalionów składających się z Górków. Obcinali oni nożami głowy niemieckich jeńców dla zabawy. W dodatku brytyjscy piloci z Bombardowali przez przypadek zamiast Monte Cassino siedziby brytyjskich dowódców. Do tego czasu alianci stracili 48 tysięcy ludzi, a nawet nie udało się przełamać pierwszej linii obrony. 11 maja o godzinie 23 rozpoczęło się bombardowanie Monte Casino. W nocy 12 maja alianccy żołnierze ruszyli do ataku. Do natarcia ruszyły również trzy bataliony strzelców karpackich. Do godziny 8 rano Nadeszło pięć niemieckich kontrataków. Wszystkie Polacy odparli, jednakże powoli kończyła się amunicja. Tego dnia również prowadziły działania dwa wileńskie bataliony strzelców. Walki toczyły się o wzgórza. Wszystkie polskie oddziały. Cele osiągały, jednakże musiały się wycofywać. Rozkaz odwrotu wydał generał Anders o godzinie 14. .00. Przez następne 4 dni pozycje nieprzyjaciela bombardowało lotnictwo. 16 maja o godzinie 22. natarcie rozpoczął 16. lwowski batalion strzelców. Szturmem zdobywał bunkier za bunkrem, tworząc w niemieckiej obronie głęboki wyłom. Miejsce zdobyte przez Polaków to tzw. widmo i był to centralny punkt obrony Niemców. 17 maja doszło do kontrataku niemieckiego. Była to ostatnia faza bitwy, którą Polacy zaczęli przegrywać. Ponoć sierżant Marian Czapliński miał zaintonować jeszcze Polska nie zginęła. Żołnierze podchwycili te słowa i odparli atak. Dodatkowo brytyjskie wojska okrążyły przełamane wcześniej linie obrony. Te zdarzenia z 17 maja doprowadziły do wycofania się Niemców na około 15 km. 23 maja alianci dokonali zmasowanego ataku na wycofanych Niemców. Po 24 godzinach walk Niemcy dostali rozkaz wycofania się. Kiedy nad ruinami klasztoru zawisła biała flaga, wkroczył tam patrol, 12 pułk ułanów Podolskich. Przeszedł bez szkód przez pole minowe i wkroczył do klasztoru. 18 maja 1944 roku wywieszono flagę Polski, zaś w samo południe odegrano Hejnał Mariacki, co było symbolem zwycięstwa. Kilka godzin później, na polecenie generała Andersa, wywieszono również flagę brytyjską. Władze komunistyczne w PRL-u starały się pomniejszyć wkład Polaków w zdobycie Monte Cassino. Ich propaganda oskarżała generała Andersa o próbę wywołania III wojny światowej i chęć powrotu na Białym koniu do kraju, co skutkowało bezprawnym odebraniem jemu obywatelstwa polskiego. Nie zmienia to faktu, że bitwa o Monte Cassino to jedna z najistotniejszych bitw II wojny światowej i gdyby nie polskie oddziały, mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Już 4 czerwca zdobyto Rzym i front ustabilizował się na linii gotów. Faszystowskie Włochy praktycznie upadły, a lada moment aliancki topór miał uderzyć w trzecią Rzeszę. A co się stało z Mussolini? W kwietniu 1945 roku alianci zbliżyli się do Mediolanu. Benito Mussolini planował wtedy ucieczkę do Szwajcarii, ale w Mediolanie znalazło się wielu obrońców włoskiego faszyzmu. Wygłosił więc dla nich mowę. Jeszcze tego samego dnia Włoch ukrył się w niemieckim transporcie, który miał go przewieźć do Austrii, a stamtąd był transport do Szwajcarii. Transport został zatrzymany w miejscowości Dongo przez komunistycznych partyzantów. Komuniści obiecali wypuścić Niemców, ale zatrzymać wszystkich Włochów. Mussolini mimo munduru niemieckiego został rozpoznany i aresztowany. Niedługo później aresztowano również jego kochankę. Dyktatora i jego partnerkę rozstrzelano, a następnie ich ciała zostały zbezczeszczone przez tłum i wywieszone publicznie w Mediolanie. To był koniec faszystowskich Włoch.